Witam w kolejnym odcinku cyklu dotyczącego budowy łuparki do drewna. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, będzie już taka część obliczeniowa, gdzie będę chciał pokazać, jak poobliczać tutaj nie tylko średnicę kół, ale także ilość pasków, jaka jest potrzebna do napędu. Też pozwolę sobie tu pokazać, jak duży moment obrotowy będzie występował na świdrze. Coś niecoś powiem na temat koła zamachowego. Wydaje się, że sprawy te są mało istotne, ale jednak pozory potrafią zmylić. Dobór odpowiedniej średnicy kół pasowych to jedno, ale trzeba uzyskać pożądany efekt. Choćby kwestie bezpieczeństwa, wytrzymałości na skręcanie. Tutaj bez znajomości elektryki się nie obejdzie, bo niby prosta rzecz. Silnik o danej mocy, dana prędkość obrotowa, odpowiednia przekładnia, nie ma problemu. Ale skąd teraz wyznaczyć moment obrotowy? Trzeba znać dane silnika elektrycznego. Ja wspominałem kiedyś na jednym z filmów na temat parametrów silników elektrycznych, co można wyczytać z tabliczki znamionowej i teraz tak. Można obliczyć moment obrotowy silnika elektrycznego znamionowy, czyli wtedy, kiedy silnik będzie pracował pod znamionowym obciążeniem, ale może też być moment krytyczny. Czyli to jest ta wartość momentu obrotowego, przy której silnik zaczyna zmniejszać obroty. On jest około 2 do 2,5 razy większy niż wartość nominalnego momentu obrotowego. Przy łuparce do drewna właśnie ten parametr będzie miał kluczowe znaczenie, bo ta wartość będzie niejako determinowała wartość momentu obrotowego osiąganego na wale, na którym jest zamocowany świder. W tym filmie też jeszcze omówię, jaki świder do łuparki zastosować i będzie też powiedziane, jaki świder zastosować i na co zwrócić uwagę. W tym filmie też powiem, na co zwrócić uwagę przy wyborze silnika do napędu łuparki, bo wbrew pozorom ta informacja jest naprawdę istotna. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Zatem czas zaczynać. Na początek jeszcze odpowiem tu na kwestie, które zostały poruszone w komentarzu przez jednego z widzów odnośnie rozwiązania technicznego projektu. Ma to też związek z bezpieczeństwem użytkowania. Padło pytanie, jak zamierzam rozwiązać sprawę przy dostawianym silniku. Ja odpowiem teraz. Ta rama łuparki i rama silnika będą na jednej wysokości, tylko że silnik będzie obrócony o 180 stopni. I co teraz to da? Tutaj będzie przestrzeń do regulacji naciągu i będą tu zrobione zastrzały. To będzie mocowanie trzypunktowe. Będzie się to nam opierać tutaj i tutaj. Tylko ta konstrukcja będzie tak zrobiona, że jeszcze tu będzie taki wspornik, żeby no jednak się to nie przechyliło i dodatkowo tu będzie też możliwość założenia jakiejś belki czy profilu, tak żeby jeszcze nie dochodziło do wzajemnego przesuwania się konstrukcji. Jak jeszcze jeden z widzów pisał w komentarzu, może dojść do wyrwania silnika, przewrócenia łuparki. No i właśnie, tu zmierzamy do tej kwestii, o której mówiłem, środek ciężkości. Jeżeli będzie ta łuparka wąska i będzie tak, że ten środek ciężkości będzie wysoko, może się takie coś zdarzyć. Ja nawet słyszałem o przypadku, że potrafiło łuparką szarpnąć, jak przyblokowało.
Właśnie między innymi dlatego. Tu myślę jeszcze poszerzyć blat tej łuparki. Jak to wszystko wyjdzie, no to się okaże. Jeśli chodzi o napęd łuparki, może to być przy użyciu silnika spalinowego lub elektrycznego, na co trzeba zwrócić uwagę i to bezwzględnie. Wykluczone jest w tym wypadku używanie silnika, który ma korpus aluminiowy. Takie silniki są lżejsze, ale mają małą wytrzymałość i okaże się, że stosunkowo szybko może dojść, czy nawet dojdzie do pęknięcia korpusu, bo tu działają naprawdę duże siły. Można też było się spotkać z łuparkami, które są wykonywane na bazie silnika wolnoobrotowego, w ten sposób, że świder jest bezpośrednio na wale silnika. To będzie powodować przyspieszone zużycie z uwagi na siły, jakie będą działać na łożyska. Jeszcze na początek jedna sprawa, o której chciałbym wspomnieć, chodzi o wałek. Też on musi mieć odpowiednią średnicę, bo ja nawet się spotykałem z sytuacją, że ktoś robił łuparkę świdrową na wałku o średnicy zbliżonej do średnicy kciuka. No to po prostu niebezpieczne, bo może taki wałek nam ukręcić i często zdarza się, że ktoś kupuje części na przykład na złomowisku i robi z tego łuparkę. Mam na myśli ten wałek do łuparki. Ja tu chciałbym od razu powiedzieć, że jak już no naprawdę ktoś na to się decyduje, to chociaż wałek, żeby został wymieniony i został wykonany z właściwego materiału, no bo zużyte części mogą być gdzieś jakieś osłabienia, no i może to ukręcić. Warto też zwrócić uwagę na profil nacięć świdra. Chodzi o to, żeby on wkręcał się łatwo w drewno, żeby tu nie było problemów później, że się okaże, że łuparka nie będzie działała właściwie. Jeśli chodzi o skok świdra, jak on będzie zbyt duży, no to też nie będzie to działać jak należy, bo trzeba będzie większej siły użyć. Jeżeli będzie znowu zbyt mały skok gwintu na świdrze, no to wtedy będziemy mieć sytuację, że siła będzie większa, ale łuparka nie będzie działała tak, jak byśmy chcieli, bo będzie miała znowu mniejszą wydajność. Coś za coś, więc to jest taka kwestia, którą no trzeba tu wypośrodkować. Też może się nam pojawić dylemat, jak do budowy łuparki podejść. Czy kupić sobie od razu świder, czy świder z nasadką, a może zrobić tak, żeby sobie przygotować już od razu łuparkę pod możliwość rozbudowy. No ja jeśli miałbym tutaj sugerować, to wybrałbym sobie taki model świdra, który można w razie potrzeby rozbudować przez dołożenie nasadki. Tu był świder o średnicy 100 mm, została założona nasadka poszerzająca do średnicy 170 mm. Średnica wałka 40 mm tutaj wynosi w tym wypadku. Żeby teraz dobrać średnicę świdra, trzeba no mniej więcej mieć orientację, jak duże kloce drewna będziemy rozłupywać. Przedstawia się to mniej więcej w następujący sposób. Jeśli chodzi o średnicę świdra, tutaj wartości minimalne. Dla takich kloców o średnicy do 20 cm minimum, no to średnica świdra 60 mm. Dla kloców o średnicy do 30 cm tu minimalna średnica świdra to 80 mm. Jeżeli będą to takie kloce, pnie o średnicy do 40 cm, no to minimum 90 mm już średnica świdra. Jeśli to będą kloce o średnicy powyżej 40 cm, no to już minimalna średnica świdra będzie wynosić 100 mm. Ten kloc ma średnicę około 45 cm, który był pokazywany w poprzednim filmie, który jest na łuparce. I też mamy tu korelację między mocą silnika a średnicą świdra. Oczywiście nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby dać mocniejszy silnik. Do 3 kW, no to tu jak można zauważyć, średnica świdra 60 do 80 mm. Jak już 3-4 kW silnik, no to
Średnica od 80 do 90 mm, 4 do 5, 5,5 kW, no to 90 do 100 mm, a jak już by były te świdry poszerzane, no 150-170 mm. No i też widać, że średnica wałka rośnie wraz ze wzrostem średnicy świdra i mocy silnika tym samym. To jest rzeczą oczywistą. Jeśli chodzi o koła pasowe, co należy też pamiętać? Poniekąd takie koło też będzie pełnić funkcję niejako koła zamachowego i dodatkowy magazyn energii to będzie, co też będzie mieć wpływ na działanie urządzenia. Teraz już czas na kwestie związane z obliczeniami dotyczącymi przekładni pasowych i co z czym się je. Jeśli chodzi o ilość pasów w przekładni, mamy taki wzór Z większy lub równy N razy KT, N1 razy K, Fi razy KL. Co to takiego Z? Ilość pasów w przekładni, jaka jest wymagana, to się zaokrągla zawsze w górę, bo nie damy 4,2 paska, tylko 5 pasów. I to zawsze będzie zaokrąglane w górę, każde to, co zostaje. No to na tej zasadzie, jak na przykład kupujemy korytka grzebieniowe, które mają długość po 2 metry. I trzeba nam na przykład 4,5 metra korytek, no to kupuje się 3 korytka. No i tak to mniej więcej wygląda. N to jest moc, jaka przenoszona przez przekładnię. N1 to moc przenoszona przez jeden pas. KT współczynnik warunków pracy. KL współczynnik długości pasa. KFi współczynnik kąta opasania. Jeśli chodzi o współczynnik KT, jeśli chodzi o przekładnię, tu taki schemat jest pokazany, co jest czym. Ja te parametry będę już w dalszej części omawiał. Mamy ND małe, ND duże. To są prędkości obrotowe. Małego, dużego koła, D duże, P średnica dużego koła, D małe, P średnica małego i A to jest odległość między osiami obu kół. Mierzy się to względem środków osi jednego, drugiego koła. I teraz mamy tu kąt zaznaczony na tym małym kole. To jest ten kąt opasania, który będzie nas interesował później. Będzie mowa o współczynniku kąta opasania. Jest to rzecz ważna, bo czym większa będzie powierzchnia styku paska z kołem, tym większą moc będzie można przenosić. No i tu taka tabela jest, gdzie wylicza się parametr D duże P minus D małe P przez A. Czyli różnica między średnicami dużego i małego koła podzielona przez odległość między kołami. No i tutaj są wartości liczbowe. I mamy kąt opasania Fi. Tu są też wartości w stopniach i przypisane temu współczynniki kąta. Jak można tu zaobserwować, czym mniejszy kąt opasania, tym mniejsza wartość tego współczynnika kąta opasania. Teraz kolejna tu będzie zależność, którą można zauważyć. Czym będzie mniejsza odległość między osiami, tym mniejszy będzie kąt opasania i tym samym mniejsza wartość współczynnika kąta KFi. To oczywiście musimy tu mieć na uwadze. Nie uwzględniają oczywiście te obliczenia sytuacji, że są stosowane rolki do naciągu pasków klinowych. No, ja się zastanawiam, bo u siebie prawdopodobnie będą musiały być zastosowane rolki. Jeśli chodzi o odległość między osiami, jaka tu powinna być zalecana? Mamy taką zależność 0,7 dp plus dp, tu mamy dp duże i dp małe, suma średnicy obu kół, ona mniejsza lub równa A0, czyli ta odległość, a ona powinna być mniejsza od A0, ale A0 zaś powinno być mniejsze od dwukrotnej sumy średnicy kół. Może być znana długość podziałowa pasa, no to mamy P plus pierwiastek P kwadrat minus Q i teraz co to jest P? P no to jest jeden z parametrów 0,25 długości podziałowej pasa minus 393 tysięczne razy suma średnicy Q dużego i małego
Kuno to jest 125 tysięcznych razy różnica średnicy kół podniesiona do kwadratu. Jeśli chodzi o długość podziałową pasa, to w przybliżeniu można to obliczyć, by jako było dwukrotna odległość między osiami plus 1,57 sumy średnicy dużego małego koła i dodać iloczyn kwadratu różnicy średnicy obu kół podzielony przez 4 razy odległości między osiami, a dokładna wartość no to 2a razy sin fi przez 2 plus pi przez 2, to pi przez 2 jest pomnożone przez sumę średnicy obu kół plus gamma razy pi przez 180 stopni. Tu jest kąt opasania gamma i pi przez 180 stopni pomnożony przez różnicę średnicy obu kół pasowych. Tu wystarczy ten przybliżony wzór w zupełności do tego celu. Tu mam przykład dla pasków 17. Mamy prędkość mniejszego koła, wartość mocy znamionowej w kilowatach N1, czyli tej mocy, którą może przenieść jeden pas dla koła o średnicy 140 mm. Ja zaznaczyłem dla 1450 obrotów na minutę, to jest prędkość mniejszego koła, czyli tego, które będzie zamocowane na osi silnika. I możemy zauważyć, tu mamy zależnie od parametru I, co to jest I? To jest przełożenie. I teraz jak to będzie wszystko wyglądało, no to tu można zobaczyć. Jest od 1 do wartości powyżej 3. Jakie te wartości są? Od 2,82 do 3,21 kW. I teraz co tu można zauważyć? Są prędkości obrotowe i widać wyraźnie, jak to się teraz będzie zmieniać. Czym wyższa prędkość obrotowa, tym większą moc można przenieść za pośrednictwem jednego paska. To będzie już miało znaczenie teraz. Jeżeli będziemy mieć silnik na przykład o prędkości obrotowej 950 obrotów na minutę, tu mamy od 2,08 do 2,37 kW. Dla silnika o takiej prędkości 1450 obrotów na minutę, no to to już jest więcej. Jeśli by był to silnik o jednej parze biegunów, no to tu już byśmy mieli od 3,85 do prawie 4,4 kW na jeden pas. I tu są wzory na przełożenie pod dołem pokazane, gdzie mamy I równa się NC do NB. Jeśli małe koło jest napędzające, to średnica koła dużego to jest I, wartość przełożenia razy średnica koła małego. I tu będziemy mieć 400 podzielić przez 140. 2,86 w moim przypadku, czyli no można przyjąć około 3 by było, jakieś 3,2 kW na jeden pasek można przenieść. Współczynnik warunków pracy, mamy napędy lekkie, średnie, ciężkie, bardzo ciężkie. Co będzie należeć do danej kategorii? Jeśli chodzi o napędy lekkie, to będą tu maszyny napędowe zaliczane jak silniki prądu przemiennego, silniki indukcyjne, trójfazowe o normalnym momencie rozruchowym, maksimum gdzieś dwukrotność momentu znamionowego, silniki elektryczne jednofazowe z pomocniczą fazą rozruchową, silniki indukcyjne trójfazowe uruchamiane za pomocą przełącznika gwiazda, trójkąt lub rozrusznikiem pierścienia ślizgowego, silniki bocznikowe prądu stałego, silniki spalinowe i turbiny o obrotach powyżej 600 obrotów na minutę. Napęd lekki, co to takiego? Dmuchawy, wyciągi, jakieś mieszalniki cieczy, pompy, sprężarki odśrodkowe, przenośniki taśmowe do materiałów lekkich, wentylatory o mocy do 7,5 kW. Ważny tu też jest czas trwania pracy dzienny. No ja przyjąłem tu do 10 godzin tylko ten parametr i tu podałem wartości dla takiego czasu pracy. I mamy dla napędów lekkich współczynnik KT jest równy 1. Napęd średni, no to już maszyny drukarskie, jakieś mieszadło do ciasta, obrabiarki do metali typu tokarka, szlifierka, jakieś pędnie, pompy, sprężarki tłokowe, 3 i więcej cylindrów już. Pralki, prasy, tłocznie,
jakieś prądnice, przenośniki łańcuchowe, taśmowe, wentylatory i pompy o mocy powyżej 7,5 kW i tu już będzie 1,1 napęd średni. Napęd ciężki, no to dmuchawa wyporowa, jakieś maszyny papiernicze, włókiennicze, młyny młotkowe, piły tartaczne, pompy, sprężarki tłokowe, jedno- dwucylindrowe, prasy, rozpylacze, wzbudnice, no i napęd bardzo ciężki, dźwigniki, jakieś podnośniki, kruszarki, młyny kulowe, czyli tam, gdzie już te obciążenia są naprawdę duże. Co tu zastosować do łuparki do drewna? Moc będzie silnika niezależnie od czego. My mówimy o napędzie ciężkim lub bardzo ciężkim. Rozruch jest bez obciążenia łuparki, ale teraz jakie te siły działają? I już mamy wartość współczynnika KT 1,2 do 1,3. I już tą moc trzeba z silnika pomnożyć razy wartość tego współczynnika. I jeszcze współczynnik długości KL, on uwzględnia częstotliwość zmian zginania pasa, który jest zastosowany. Od czego on zależy? Od przekroju długości podziałowej pasa. Tu jest tabela dla różnych typów pasów. Można zauważyć, czym większa długość podziałowa, tym większa wartość współczynnika KL. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o kwestie związane z doborem napędu czy świdra do łuparki do drewna. W kolejnym odcinku cyklu już będzie powrót do elektryki, no bo siłą rzeczy jest to rzecz w tym wypadku nieodzownie związana. Elektryka i bezpieczeństwo maszyn. A poza tym chodzi mi o zwiększanie świadomości społeczeństwa, bo sporo osób samodzielnie buduje różne urządzenia. Jest masa poradników, a chodzi też o to, żeby zrobić coś, co jest bezpieczne, a nie wszędzie o tym się mówi. Tutaj mam przełącznik gwiazda, trójkąt i przełącznik w kierunku obrotów, które będą zastosowane do napędu silnika elektrycznego. Będzie jeszcze stycznik, żeby był układ załącz-wyłącz, żeby było jako podłączyć łączniki krańcowe, wyłącznik awaryjny, zabezpieczenie termiczne silnika. To wszystko będzie zamocowane w takiej metalowej obudowie i będzie film, który pokaże, jak podłączyć taki aparat. Zresztą padały w komentarzach pytania. A to niejako jest znowu kolejne ogniwo do kontynuacji cyklu o silnikach. Też pojawi się tutaj amperomierz, żeby można było obserwować wskazania, jakie jest obciążenie silnika. Mam nadzieję, że kolejny uda się już w miarę szybko zrealizować, ale to no, nie jest do końca zależne ode mnie, bo tu zależy od dostępności warsztatu ślusarskiego, no i też pogody, bo jak nie będzie pogody, to nie będzie się dało oczywiście łupać drewna. Tak więc to wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.